Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w ten piękny, słoneczny, niedzielny poranek. Tak, no chciałoby się powiedzieć piękny, słoneczny poranek, ale niestety warunki pogodowe dzisiaj nas nie rozpieszczają i myślę, że zawodnicy będą mieli tutaj spore problemy z przyczepnością na trasie z Jodłownika do Woliborza. Witamy Państwa na trzeciej eliminacji BSK Tech Liqui Moly wyścigów górskich 2022. Trzecia eliminacja, jak już wspomniałem, startuje z miejscowości Jodłownik w kierunku Woliborza. Już jesteśmy po przejeździe zapoznawczym, po przejeździe treningowym. Już tutaj parę przygód na słynnych jodłownickich mostkach było. Na szczęście bez jakichś twardych lądowań. Rowy okazały się na tą chwilę dość miękkie, więc nie było tutaj zbytnio dramatów, ale teraz pierwszy przejazd na ostro, pierwszy przejazd wyścigowy, już auta, które otwierają trasę, przemierzają, jak Państwo widzą, w warunkach dość ograniczonej przyczepności, jak tutaj kierowca BMW nam pokazuje. Tak, no warunki pogodowe nie rozpieszczają, jest dość chłodno. Około 10-12 stopni Celsjusza, ale najważniejszym utrudnieniem jest to, że od rana cały czas pada i nie chce odpuścić deszczu. No więc myślę, że tutaj dobór opon i to, aby mieć w swoim garażu, w swoim zapasie właściwe opony deszczowe, będzie tutaj kluczowy. Nie tylko technika jazdy, ale także dobór opon. Ja nazywam się Andrzej Englert i będę miał dla Państwa przyjemność komentować dzisiejsze zmagania na trasie z Jodły z Jodłownika do Woliborza. Tak, odcinek Jodłownik-Wolibórz znany przede wszystkim z niegdyś z rajdu Elmot. O, tutaj dziwna kolejność startowa w tym momencie, gdyż w wyścigach górskich, w przeciwieństwie do rajdów, zaczynamy od klas najsłabszych, od najwolniejszych pojazdów. Natomiast teraz pojawiło się Subaru Impreza. Tak, w rajdach zazwyczaj jest tak, że samochody klas najmocniejszych startują jako pierwsze. Natomiast wyścigi górskie mają to do siebie, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli zaczniemy od teoretycznie najsłabszych Fiatów 125P, ale najsłabszych nie znaczy oczywiście najwolniejszych, gdyż szczególnie w tych warunkach, gdzie mamy dość trudną przyczepność, do trudne warunki, moc nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. No natomiast wątpię, czy któryś z kierowców maluchów będzie na pierwszym miejscu generalki. Tak naprawdę mamy bardzo mocne pojazdy i bardzo sprawnych kierowców. Natomiast jest jeden maluch w klasie RWD Open, który, no myślę, że gdyby było tutaj sucho, mógłby tutaj bardzo mocno namieszać. Tak, Subaru Impreza, którą widzieliśmy przed chwilą, to był samochód jeszcze otwierający. Natomiast pierwszy zawodnik w Fiacie 125P, czyli Darek Łabik z Anią Bilską. No widać, że popłynął ten tutaj na wyjeździe z mostka. Daniel Łabik, Ania Bilska, Fiat 126P. Dlaczego wyczytałem dwa nazwiska? Dlatego, że od tego sezonu w BSK Tech Liqui Moly wyścigach górskich mamy nieco zmianę w regulaminie. Można zabrać na pokład swojej wyścigówki pilota. W zeszłym sezonie taka konfiguracja była możliwa tylko i wyłącznie przy podjazdach treningowych, czyli nieliczonych generalnie do klasyfikacji. Teraz już Leszek Sarnowski w kolejnym Fiacie 126P, także lekkiego tylno-napędowego boka zapiął. Wicemistrz klasy z zeszłego sezonu. Tak, w tym sezonie trzeba wypośrodkować wymagania, czyli trzeba przed startem zadać sobie pytanie, czy bardziej przyda nam się dyktando pilota, czy bardziej przyda nam się lekkość tego samochodu, gdyż szczególnie no, wyścigi górskie, które jak sama nazwa wskazuje, odbywają się pod górę. Masa jest bardzo wrogiem przyspieszenia, no więc myślę, że tutaj trzeba zrobić rachunek sumienia i zadać sobie pytanie, co nam bardziej pomoże. Kolejny maluszek już się do nas zbliża, Fiat 126P Artur Gurajec, także zdecydował się na start w pojedynkę. Wystartował w tym roku w jednej eliminacji cyklu BSK Tech Liqui Moly wyścigów górskich w Srebrnej Górze. Zajął drugie miejsce w swojej klasie. Po dwóch rozegranych rundach daje mu trzecie miejsce w klasie. Tak, no, kilka tych maluszków stawiło się dzisiaj na starcie. Bardzo się cieszę, gdyż no, wielu z fanów rajdów i wyścigów, tutaj widzę pomarańczowy maluszek z numerem 4, czyli Andrzej Kozioł.
Na szczęście został na czarnym. Udało mu się nie opuścić asfaltu. Pomarańczowy maruch, mam do tego koloru sentyment, gdyż no takim właśnie dokładnie egzemplarzem, czyli Fiatem 126EL. W tym samym kolorze zaczynałem swoją krótką rajdową przygodę. Teraz już Peugeot 205. Peugeot 205 zgłoszony jako MK Motorsport. Też w tych zawodach także można startować pod pseudonimem. Peugeot 205 w klasie historycznej, także pięknych historycznych barwach. Tak, no powoli coraz szybsze samochody podjeżdżają nam tutaj pod górę Wiodłowniku. Ten fragment drogi na pewno wielu z kibiców rajdowych pamięta z rajdów Elmot i z rajdów świdnickich. Teraz Adam idzie w Fiacie, tym razem 125P, czyli większej, mocniejszej konstrukcji niż Fiat 126P. Adam idzie, zawodnik z Dzierżoniowa. W imprezach typu KJS startuje od roku 2014. A samochód, to jak Państwo widzą, popularny Kant, czyli Fiat 125P, także zgłoszony w klasie historycznej. Jak Państwo widzą, zawodnicy pojawiają się w dość niewielkich odstępach. To z racji tego, że ze startu wypuszczani są co 30 sekund. To jest także różnica w stosunku do rajdów. Ja tutaj bardzo często będę porównywał wyścigi górskie do rajdów. Gdyż no, wyścig górski jest taką dyscypliną, którą można umiejscowić właśnie pomiędzy wyścigami rajdami tak naprawdę, gdyż no, odcinek jest bardzo rajdowy, szczególnie odcinek w Wiodłowniku ma duże tradycje. No, natomiast jednak konfiguracja samochodów, które nie muszą być dopuszczone do ruchu drogowego, w przeciwieństwie od rajdów i zasady niektóre, także flagi, które są pokazywane zawodnikom, na przykład zawodnicy mogą być wymachani żółtą lub czerwoną flagą, żółta odpowiednio odpowiada niebezpieczeństwo na trasie, czerwona to wymuszenie zatrzymania, czyli można powiedzieć, tak jak widzą Państwo, w wyścigach chociażby Formuły 1. Jakiś problem chyba na trasie, gdyż no, nie ma kolejnego zawodnika jeszcze. No tak, starterzy mogą wstrzymać start w razie jakichś właśnie problemów na starcie, na trasie. No niestety widzimy straż pożarną, która podjeżdża do góry. Któryś z zawodników prawdopodobnie opuścił trasę. Nie mamy na tą chwilę informacji niestety, co się stało, ale miejmy nadzieję, że wyjazd ten to tylko i wyłącznie profilaktyka. Często zdarza się tak, że kiedy jest komunikat na komunikacji radiowej, że jakiś samochód wypadł z trasy, jest jakaś tylko wątpliwość, czy coś się przypadkiem nie stało, straż pożarna automatycznie wyjeżdża na trasę, aby być jak najszybciej na miejscu zdarzenia. Tak, no wracamy po krótkiej przerwie. Niektórzy zawodnicy będą powtarzać i właśnie powtarzają swoje przejazdy. No tutaj kierowca tego malucha niestety chyba nie zaliczy akurat tego przejazdu drugiego do udanych. Pierwszy poszedł chyba tam na tym zakręcie, przynajmniej zdecydowanie lepiej. Przerwa spowodowana była, uwaga, tym, że drzewo spadło na jezdnię. No tak, jak wspomniałem, mamy trudne warunki atmosferyczne. No i takie utrudnienie dzisiaj się przytrafiło. Na szczęście formuła wyścigów górskich, które odbywają się na zamkniętej trasie, zamkniętej całościowo trasie, czyli zawodnicy nie mają dojazdówek, umożliwia zjazd na dół oraz powtórzenie przejazdu. Także część z zawodników, którzy już przejechali obok naszych kamer, będzie powtarzało swoje przejazdy. Niestety nie zauważyłem numeru startowego maluszka, który był przed chwilą, ale był to prawdopodobnie Darek Łabik z Anią Bliską. Teraz z numerem drugim, o ile dobrze widzę, Leszek Sarnowski w kolejnym Fiacie 126P. Tak, czyli wszyscy zawodnicy, którzy podjeżdżali podczas pierwszego przejazdu, będą go powtarzać. Chwilę wcześniej Darek Łabik z Anią Bilską, czyli załoga składająca się z kierowcy i pilotki.
No, co jest, myślę, też troszeczkę utrudnieniem, jeśli chodzi o tą załogę, no, gdyż szczególnie w Fiacie 125P liczy się każdy kilogram, a nawet, tak jak w wyścigach rowerowych, każdy gram. Co prawda te maluchy z seryjną mocą mają niewiele wspólnego, ale jakkolwiek przy podjeździe pod górę, no, każdy kilogram jest utrudnieniem. Numer 3 to Artur Gurajec w kolejnym Fiacie 125P. Tym razem zdecydowanie bardziej sprawnie pokonał ten zakręt niż na pierwszym przejeździe. Artur Gurajec po dwóch rozegranych rundach BSK Tech wyścigów górskich BSK Tech Liqui-Moly wyścigów górskich 2022 zajmuje trzecie miejsce w klasie. Do tej pory startował tylko w jednej eliminacji, także no, po tej jednej eliminacji jest trzeci. Pomarańczowy maluszek to Andrzej Kozioł, maluch w nadwoziu EL, czyli Elegant. Ja już mówiłem, że mam sentyment do tego samochodu, gdyż w swoim pierwszym w życiu Kajodesie to już było... Przez 19 lat temu, w 2003 roku, startowałem dokładnie w takim samochodem. Teraz już klasa historyczna, zawodnik zgłoszony jako MK Motorsport w Peugeotie 205. Tak, zawodnicy mają możliwość w BSK Tech Liqui-Moly wyścigach górskich startować pod pseudonimami. Więc na przykład jeśli powiedzieli żonie, że jadą na ryby, a chcą sobie wystartować w imprezie motorsportowej, mogą zrobić to pod pseudonimem. Także MK Motorsport Peugeot 205 przejechał chwilę temu obok nas, a tam już pełnymi bokami widzę z mojego busa serwisowego, widzę troszeczkę wcześniej trasę niż oko naszej kamery. Adam Idzi w Fiacie 125P, oczywiście powiedziałem busa serwisowego, chodzi mi o busa transmisyjnego. Adam Idzi, a przepraszam, to jest Polonez. Czyli Jarosław Krawiec. No tak, kolejność nam się troszeczkę zmieniła. Adam Idzi powinien teraz jechać. Jarosław Krawiec, FSO Polonez, klasa historyczna. Auto to Polonez 2000, zbudowane w 2014 roku. W tym sezonie wygrał oba wyścigi, obie eliminacje w klasie historycznej. No i tym samym jest liderem klasy. Teraz już bardzo charakterystyczny samochód Fiat 125P z numerem 9 Paweł Kadłubiak. O ile dobrze słyszę, ten samochód nie jest napędzany silnikiem o pojemności 650. Nie startuje on także w klasie markowej Fiata 125P. To znaczy, że jest to popularnie rzecz biorąc swap, czyli samochód z silnikiem o innej pojemności, o innej konstrukcji niż było to w poczciwym maluszku. Tu mamy obrót samochodu z numerem 11, czyli Marcina Szewczyka w Fiacie Seicento. Tak, Fiat Seicento to pierwszy samochód z klasy markowej Seicento i Cinquecento. Mamy w BSK Tech Liqui-Moly wyścigach górskich dwie klasy markowe. Co to? Jest to klasa Fiata 126P oraz właśnie Seicento, Cinquecento. Marcin Szewczyk, zawodnik z Ostroszowic, czyli z, można powiedzieć, z za rogu, z niedaleka. Auto to Fiat Seicento i o pojemności 1,2 litra. Kolejne Seicento już do nas zmierza z numerem 12 Leszek Keplinger. Leszek Keplinger jest tatą Jarka Keplingera, który także startuje w rajdach i wyścigach. Zaczynał w Fiacie 125P, 126P, potem przez kilka sezonów startował Ładą VFTS, a w 2020 roku zajął tym samochodem drugie miejsce w klasie RWD. W 2021 roku trzecie w klasie RWD w cyklu BSK Tech Liqui-Moly wyścigi górskie. No, pozmieniała nam się nieco kolejność startowa w stosunku do listy startowej. No ale miejmy nadzieję, że uda nam się jakoś w tym odnaleźć. Tutaj nie było Adama Idziego w Fiacie 125P, na którego ja osobiście czekam, gdyż jest to samochód, z którym mam osobiście dużo pozytywnych wspomnień, gdyż miałem przyjemność kiedyś serwisować właśnie dużego Fiata podczas rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Kolejna przerwa na trasie. Zawodnicy powinni wyjeżdżać ze startu z...
przerwami 30-sekundowymi. A tutaj od kilkudziesięciu sekund nikogo nie ma. Mamy już pierwsze wyniki. Na tą chwilę na pierwszym miejscu zawodnik zgłoszony jako MK Motorsport. Drugi jest Artur Gurajec, Fiat 126P. Teraz już kolejne Seichen to Jakub Gat. Jakub Gat tym razem startuje solo, pochodzi z Oławy. Startuje od niedawna, w zeszłym roku przejechał dwa wyścigi oraz dwa rajdy. Nie tylko w wyścigach górskich startuje, ale również w rajdach amatorskich. Wtedy tworzy załogę ze swoim bratem. Sezon rozpoczął na walimskiej zimówce. Na szczęście przerwa była dość krótka, więc raczej nic się poważnego nie wydarzyło na trasie. Takie przerwy mogą wynikać z tego, że są jakieś przygody na trasie i obsługa przez radio nadaje, co się aktualnie dzieje i czy będzie potrzebna interwencja służb porządkowych, czy nie. Natomiast jedziemy dalej płynnie i bez żadnych przeszkód. Także bardzo dynamicznie tutaj kolejny Fiat Seicento. Sebastian Fins i Sebastian Libera, Fiat Seicento Maxi. Tak, no, Fiat Seicento jest obecnie bardzo, bardzo popularnym samochodem na rajdowych trasach. Jest to bardzo fajny taki entry level, jeśli chodzi o rozpoczęcie swojej przygody w startach, a także po takie mocniej przygotowane potrafi dać dużo, dużo frajdy z jazdy. Kolejne Seicento, słychać, że tam pod maską siedzi coś bardzo mocnego. Jarosław Keplinger, zdecydowany lider klasy, wygrał obie dotychczasowe eliminacje BSK Tech Liqui-Moly wyścigów górskich. I tym samym zakończyliśmy przejazdy klasy markowej Seicento Cinquecento. A teraz kolejne auto z klasy drugiej, tym razem zawodnik zgłoszony jako Eugi Chester w Citroenie AX Sport. Taki mały, niepozorny Citroen AX, a konstrukcyjnie ten samochód jest bardzo, bardzo zbliżony do na przykład nowszego Citroena Saxo. Części do tych samochodów pasują niemal plug and play, więc no, w lekkim nadwoziu taki Citroen także potrafi zaskoczyć. A teraz powracająca do ścigania Agata Żuk, tym razem na prawym fotelu zasiada Ola Sawa. Tak, Agata Żuk rozbiła swój samochód podczas rajdu szczelińskiego, ale dzięki ciężkiej pracy zespołu, czyli mechaników, czyli głównie braci Łuczaków, których serdecznie pozdrawiamy, samochód udało się zreanimować na tą trzecią rundę BSK Tech Liqui-Moly wyścigów górskich. Teraz już Fiat Punto i Marek Fudalej, czyli kierowca z Bielawy, który na chwilę obecną zajmuje trzecie miejsce w klasie SK2. Tak, nie wspomniałem o podziale na klasy podczas BSK Tech Liqui-Moly wyścigów górskich. No, mamy między innymi klasy markowe oraz klasy pojemnościowe. Klasa pierwsza to samochody do 1,1, dokładnie do 1099 cm3. Klasa druga, czyli SK2 od 1,1 do 1,4 i taką klasę właśnie w tym momencie oglądamy. A Marek Fudalej był ostatnim zawodnikiem z tej klasy, o ile dobrze widzę. Tutaj mamy Opla Corse, którego nie mam na mojej tutaj ściągawce. Coś mi tutaj się niestety delikatnie zagubiło. Proszę zobaczyć na wyniki. Jakub Gat jest nim na tą chwilę na pierwszym miejscu, ale myślę, że w miarę napływania zawodników to się może jeszcze zmienić. Kolejny zawodnik zgłoszony jako MK Motorsport. Ciekawe, któż to kryje się za tym pseudonimem i co powiedział żonie, że ukrywa się pod właśnie pseudonimem MK Motorsport. Samochód to Citroen C2, a to oznacza, że zaczęliśmy przejazdy samochodów z klasy trzeciej. Numer 23, o ile dobrze widzę, to Krzysztof Grzędziński i Magdalena Wilk. Kolejny Citroen C2, ale z tego, co słyszę i z tego, co widać, co wydobywa się z rury wydechowej tego pojazdu. Mówię tutaj dokładnie o marchewie, która strzela przy zmianie biegów.
jest to samochód w nieco mocniejszej specyfikacji niż chwilę wcześniej oglądany Citroen C2 MK Motorsport 2. Załoga z Radomia, Krzysztof prowadzi własną firmę energetyczną. Auto to Citroen C2 ze skrzynią sekwencyjną tym razem. Jakub Ćwirko, Wiktoria Kolanek, Honda Civic VTi przejechała już obok naszych kamer. Samochód to Honda Civic VTi o pojemności 1.6 i mocy około 170 koni. Teraz już kolejna C2, która jest no, obecnie bardzo popularnym samochodem, jeśli chodzi o rajdowe trasy. Numer 26 to Grzegorz Smoleń. Grzegorz Smoleń startuje także w cyklu Tarmac Masters w klasie markowej C2 Cup, a goni go już Mitsubishi Colt Kacpera Gawlikowskiego. Tutaj niestety prawie obrót, ale udało się wybronić, aby tył nie wyprzedził przodu. Jestem ciekaw, jakie opony są założone do tego samochodu, że tak mocno tańczy po tym mokrym asfalcie. Na tą chwilę deszcz już nie pada, więc nie będą płynąć aż takie strumienie drogą, jak płynęły podczas przejazdu zapoznawczego. No natomiast trasa w dalszym ciągu jest bardzo mokra i wątpię, aby przeschła do końca dnia, gdyż zapowiadane są jeszcze dalsze opady, no co stwarza duży wysiłek dla przede wszystkim opon samochodów. Kacper Gawlikowski, Mitsubishi Colcie, czyli SK3, klasa SK3. Jeszcze powinien przyjechać z tej klasy Rafał Meliński i dokładnie jego widzimy teraz na ekranie. Citroen Saxo, czyli bliźniacza konstrukcja do Peugeota 106 oraz Citroena AX, którego widzieliśmy jeszcze chwilę wcześniej. Tym samym zakończyliśmy przejazdy klasy trzeciej, czyli samochodów o pojemności pomiędzy 1401 cm3 a poniżej 1600. Teraz już auta powyżej 1.6 do 2 litrów i pierwszy taki samochód już się pojawia na trasie. Damian Wąchała, Renault Clio 2 Sport. Samochód to Renault Clio 2 Sport o pojemności 2 litrów. Moc, którą generuje, to w przybliżeniu około 190 koni. Samochód ma mocną piętę achillesową, jak często wspominam podczas naszych relacji, natomiast ma bardzo, bardzo delikatną skrzynię biegów. Mateusz Kołpel, Peugeot 206. No, Peugeot 206 w różnych specyfikacjach pojawiają się na rajdowych i wyścigowych trasach. To jest akurat wersja z silnikiem dwulitrowym. A Mateusz Kołpel za kierownicą zaczął starty w zeszłym roku. Jeszcze jeden Peugeot 206 pojawi się na trasie. Znaczy nie jeden, ale jeden, na którego szczególnie czekam. Teraz już Grzegorz Smoleń w Volkswagenie Golfie drugiej generacji GTI. No, bardzo mocny napad na ten zakręt. Lekki uślizg tyłu, ale bez jakichś dramatów, bez opuszczania tak zwanego czarnego, czyli bez opuszczania asfaltu, udaje się w dalszą część wyścigowego podjazdu numer 1. Przypomnę, że jesteśmy na trzeciej tegorocznej eliminacji BSKT Liqui-Moly wyścigów górskich. Wyścigi górskie to taki trochę pomost pomiędzy rajdami amatorskimi, w tym przypadku, bo to jest amatorski wyścig górski, a rajdami okręgowymi, tudzież SKJS. Mamy tutaj jeden odcinek, a kolejny Peugeot 206 już się do nas zbliża, jest to Łukasz Płócienniczak.
Spokojne tempo Łukasza. Pomost pomiędzy rajdami a wyścigami. No, odcinek jest bardzo rajdowy, znany przede wszystkim z rajdu Elmot, ale nie tylko. Słynne mostki w Jodłowniku, na których teraz gościmy. Natomiast formuła wyścigu górskiego polega na tym, że mamy jeden odcinek przejeżdżany kilkukrotnie. Wszystko dzieje się na zamkniętym terenie, więc samochody na przykład nie muszą być dopuszczone do ruchu drogowego, czyli na przykład nie muszą mieć świateł. Chociaż akurat jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, no to światła są bardzo, bardzo polecanym elementem wyposażenia. W żółtym Renault Clio Sport Adam Gunia. W tym sezonie startował w obu eliminacjach cyklu BSK Tech Liqui-Moly wyścigów górskich. W pierwszej zajął drugie miejsce w klasie, o drugiej udało się wygrać. No, jestem bardzo ciekaw, jak pójdzie mu dzisiaj. W chwili obecnej oczywiście zasiada na fotelu lidera klasy czwartej. Teraz już pierwszy samochód czteronapędowy. Jak sama nazwa wskazuje, Audi Quattro, zawodnik zgłoszony jako Krzysztof Kłasen. Charakterystyczny dźwięk pięciocylindrowego silnika Audi. To jest to, co ci starsi być może kibice rajdowi wyścigowi, ale w sumie nie tylko starsi, gdyż ten dźwięk jest ponadczasowy, pamiętają chociażby z B-grupowych Audi Quattro. Ten samochód jest oczywiście w nieco innej specyfikacji, natomiast dalej jest to bardzo mocny, bardzo wdzięczny samochód. Za chwilę kolejne Audi powinno się nam pojawić przed oczami, obiektywami naszych kamer. Ja dodam tylko, że cykl BSK Tech Liqui-Moly wyścigów górskich organizowany jest przez zapaleńców z bielawskiej grupy Motorsport, czyli BGM Sport. Audi niestety nie ma, ale mamy za to la Mitsubishi Lancera Evo 5 za kierownicą Marcin Cichosz. Mitsubishi Lancer Evo 10. Evo 10, czyli ostatnia ewolucja Mitsubishi Lancera Evolution. Ale goni go już popularne ziarno, czyli Marcin Żarnowski z Grzegorzem Remelskim dokładnie tak. No myślę, że Marcin ma mocno opanowane jodłownickie mostki, gdyż przemierzał je w obu kierunkach, zapewne wielokrotnie. Jest to bardzo widowiskowo, ale także bardzo, bardzo szybko jeżdżący zawodnik. Marcin Żarnowski, Grzegorz Remelski, Subaru Impreza w klasycznych, historycznych barwach Subaru Imprezy 555. Teraz już Rafał Czerwik w Audi S3 Quattro. Auto przygotowane przez Evo Dynamics, czyli firmę, którą bardzo dobrze znamy i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Audi RS3 WRC Rafał Czerwik. Natomiast teraz za chwilkę samochód, na który ja osobiście bardzo, bardzo mocno czekam. Jest to konstrukcja bardzo, bardzo spektakularna. Ale nie, tam są jakieś przetasowania, jeśli chodzi o listę. Widzę w oddali jakiś samochód, tam się niestety zatrzymał. Niestety nasza kamera tego jeszcze nie łapie. To był prawdopodobnie Darth Vader z Elizabeth Mary w Audi 84. Jakaś chyba awaria techniczna. Nie wiem natomiast, czy dobrze widziałem, gdyż widzę tylko fragment samochodu z pomiędzy drzew, akurat z naszego busa transmisyjnego. A już kolejny samochód, bardzo, bardzo efektowny, nie tylko wizualnie, ale także technicznie. Kolejny samochód przygotowany przez Evo Dynamics, Fiat 126P Turbo. Niestety w tym momencie nie może pokazać pełnego potencjału. Natomiast proszę Państwa, ten samochód z silnikiem 2.0 Turbo ma około 350 koni. Jeśli pamiętacie, jak jeździło się niegdyś Fiatami 126P, czasem z mocą 30 koni ciężko było je opanować. Natomiast Fiat przygotowany przez Evo Dynamics ma tych koni 350, co na mokrej nawierzchni naprawdę nie jest łatwym wyzwaniem. Kolejny samochód, tym razem klasa RWD Open, Arek idzie w BMW E36.
Tak, zaczęliśmy przejazdy klasy RWD Open. Mariusz Dernoga w Fiacie 126P Turbo był pierwszym autem. Adek idzie w BMW, to drugie auto z klasy RWD Open. Natomiast teraz zagubiony na liście startowej Trabant. Trabant, czyli bardzo charakterystyczne auto, kojarzące się bardzo mocno z tym cyklem. Z pięknym dźwiękiem silnika. Zdradzę Państwu, że silnik tego samochodu to jednostka z Yamaha YZF750. I to powoduje, że wrażenia wizualne, ale także wrażenia za kierownicy są na pewno niezapomniane. Zawodnik zgłoszony jako Lima Krebop, rozszyfrujcie sobie Państwo to sami. Samochód to Trabi WWR. Kolejne auto to Kia Picanto. Kia Picanto, która powinna jechać nieco wcześniej. Ja szukam tutaj na liście startowej tego zawodnika, gdyż nie zauważyłem niestety numeru startowego. Tak tutaj przez to zamieszanie z drzewem, które spadło na drogę, pojawiło się trochę zamieszania, jeśli chodzi o kolejność. Numer 50 tym razem. A, to są samochody, które startują jako trening. Michał Augustyniak, Łukasz Augustyniak, Kia Picanto. Zobaczmy, proszę Państwa, na tą chwilę na wyniki. Nie wszystkie one jeszcze spłynęły do nas. Na tą chwilę na prowadzeniu zawodnik w Citroenie Saxo, czyli Rafał Meliński. 6,1 sekundy traci załoga Grzędziński i Wilk w Citroenie C2. Trzecie miejsce to Mateusz Kołpel ze stratą 9 sekund. Natomiast poczekajmy jeszcze, proszę Państwa, gdyż jeszcze wyniki tych najmocniejszych samochodów przed nami. Tak, samochody jadące jako trening, czyli m.in. te Kia Picanto, którą widzieliśmy przed chwilą, Michała Augustyniaka. Samochody nie liczą się w klasyfikacji generalnej, natomiast zgłoszone są po to, aby potrenować po prostu jazdę sportowym samochodem. Przypomnę, że jesteśmy na BSK Tech Liqui Moly wyścigach górskich w sezonie 2022 na trzeciej eliminacji, która odbywa się na trasie z Jodłownika do Woli Boża. Różnica poziomów między startem a metą to 275 metrów. Natomiast teraz, proszę Państwa, Krzysztof Hołowczyk i Maciej Wisławski. Wróć, można się pomylić, prawda? Peugeot 206, replika samochodu Krzysztofa Hałowczyca z sezonu 2001 z czasów Sobieski Rally Team. Tak, piękne, piękne auto. Myślę, że przypominające wielu z nas piękne czasy, kiedy to kilka takich WRC jeździło po polskich trasach. A za kierownicą konstruktor Andrzej Janeczko. Konstruktor oczywiście tego pięknego samochodu. Tak, mamy już samochód zamykający trasę, a to oznacza, że pierwszy podjazd wyścigowy trzeciej eliminacji BSK Tech Liqui Moly wyścigów górskich 2022 dobiegł końcowi. Mamy już więcej wyników na pierwszym miejscu Żarnowski i Remelski, ale za nimi w Audi RS3 WRC tracący tylko 6,5 sekundy Rafał Czerwik. Trzecie miejsce w Citroenie Saxo, czyli pierwszy jednonapędowy, dokładnie przednionapędowy samochód Rafał Meliński. Traci 13,7 sekundy do liderujących Żarnowskiego i Remelskiego. No jak widzą Państwo, tutaj na tej trasie napęd na 4 koła oczywiście się bardzo przydaje. Natomiast moc aż tak bardzo nie ma chyba znaczenia, gdyż gdyby było sucho, podejrzewam, że te różnice byłyby większe. No tutaj samochód zamykający stwierdził, że wykręci sobie piruet i Volkswagen Golf 4. Dobrze, dziękujemy, że byliście z nami. To był pierwszy przejazd BSK Tech Liqui Moly wyścigów górskich. Dziękujemy naszym partnerom, dzięki którym mogliśmy tę relację dla Państwa przeprowadzić. Do zobaczenia i do usłyszenia. Sponsorem transmisji jest firma Evo Dynamics, a partnerami transmisji są Negotti Wycieraczki Samochodowe, firma ProWork, firma DST Transport and Logistics. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia.